Nie, w ogóle sobie nic z tego nie robią, że ich atakują. Panie, badania zostały zakończone. No dobra, fajnie. Uho! Jedny osiołek. Ale to wyglądało. O matko. Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w grze Majesty 2. I dzisiaj mamy do wyboru dwie misje. Ja już tutaj sobie spróbowałam złoto z czort. Jak napiszę w wyznaczonym czasie właśnie, jest tam wyznaczony czas, który mi nie powiedzieli na początku i później ja się powoli rozwijałam. A tu trzeba zasuwać z pieniędzmi, gromadzić jak najwięcej i jak najszybciej. Także sporo nam tam wyznaczyli tych pieniędzy do zdobycia. Myślę, że spróbujemy tutaj dalej. Panie, twoje królestwo potrzebuje złota. O nie, twój skarbiec jest oczywiście bezpieczny. Osobiście tego pilnuję. Jednak, jak wiesz, wojna z demonem będzie kosztowna. Lichwiarze boją się wesprzeć którąkolwiek ze stron z obawy przed zemstą rynków finansowych. Bez obaw jednak, wasza wysokość, mam plan. Ziemie byłego królestwa Czort, sławnego niegdyś z rzek płynących złotem, leżą tuż za miedzą, wasza wysokość. Około 50 lat temu ostatni król Czortu próbował negocjować z gildią łotrzyc, która nielegalnie pozyskiwała bogactwa jego państwa. Negocjacje nie poszły za dobrze i całe złoto Czortu należy teraz do gildii. Mamy szczęście, wasza wysokość. Czy wspomniałem, że przywódczyni gildii łotrzyc jest moją dobrą przyjaciółką? No cóż mogę rzec, jestem taki sympatyczny. Jeśli nie przeceniam swojego uroku osobistego, wkrótce dojdziemy do porozumienia. I będziesz miał więcej złota, niż jesteś w stanie wydać, panie. Tak jest. Musimy się tutaj mimo wszystko śpieszyć. Jest dla ciebie nowe zadanie, wasza wysokość. Jest naprawdę gorąco i parno, panie. Nie chciałbym być tutejszym poborcą podatkowym. Może powinniśmy dać im jakieś inne mundury z krótszymi rękawami? Czy mam zawiadomić królewskich krawców? Panie, zdaje się, że jest mały problem. Gildia Łotrzyc nie chce dać nam złota. Nie przejmuj się jednak, rozmawiałem już z odpowiednimi osobami. Kupcy działający na tych ziemiach w zamian za ochronę przed łotrzycami gotowi są do nas dołączyć. Wspomniałem może, że to niezwykle zamożni kupcy? Przepraszam najserdeczniej, panie, ale chyba zgubiłem gdzieś mapę, którą dali mi kupcy. Twoi potężni bohaterowie muszą odnaleźć wszystkie faktorie handlowe w dżungli. I jeszcze jedno. Nie potrzebujemy już miejscowej gildii złodziei. Przekaż bohaterom rozkaz, by zniszczyli wszystkie domy łotrzyc. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Okej, okay. No mamy misję na czas. Tutaj możemy sobie sprawdzić. Mamy 34 dni, żeby to zrobić. Ale tutaj pomogą nam też zadania. Mamy użyć domy łotrzyc i za to dostaniemy 5000 sztuk złota. Jak najbardziej musimy to zrobić. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Zrobimy tutaj. Ja pobudowałam sporo łowców na początek, żeby mnie tu chronili. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Mamy już targ. Będzie wiele więcej. Wasza miłość, chyba już pora zebrać podatki. Jedną oczkę, to jeszcze jedną. Gdzie złoto? Dobra. Będziemy tu musieli troszkę zawalczyć z nimi i 5000 dostać. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Panie, tak jak najbardziej. Jest już gotowy. Super, tylko ja nie mam pieniędzy na nic. Okej, mamy 3000, znaczy 300 złota. Fajnie by było, gdyby było 3000. Ale dobra, niszczcie to, żebyśmy mieli pieniądze, bo nie możemy się tutaj kuzrać, musimy to robić szybko. Jak na razie to nie mamy za wiele nic. Dobra, jeszcze jedno pewnie. Jakie obrażenia mają? Woda status perspektywnego zadaje niewielkie obrażenia. No dobra, to jakieś zatrucie takie jakby. Ej, zabijajcie szkury, szkolcie się.
musimy tu działać szybko, zdobywać pieniądze. Okej, łowca nie żyje. Świetnie, dzięki, że zginąłeś. Którego domu tego? Dajcie mi pieniędzy. Dobra. Ale łotrzyce już tam pokonane, to są moje. Dobra, teraz chodźcie tutaj. Ulepszymy zamek. Dajmy sobie więcej bohaterów. Możemy to ulepszyć, bo zanim to zrobią, to troszkę minie. A, lepiej gdyby mieli. No nie mogę, nie mam jeszcze kapłanek. Okej, odkryliście już. Proszę mi to załatwić. Może przesadziłam. Panie, badania zostały zakończone. Oni by tam poszli za mniejszą sumę. Minotaur jeszcze. Który cię gonią? Może wieża je załatwi. Strażnik zatrzymał. Dobra. Kolejne minotaury jakieś. To nie moje, dobra. Gorzej, biedny łucznik. Jak sobie życzysz? Lepiej uciekaj. Nie zginiesz. Co ja mogę? Co ja mogę? Oburzyliście? Dobra, pieniądze przyjdą. To mi sprawdźcie. Panie, panie. Władco, budynek został ulepszony. No gdzie on tu przyszedł? Zginąć? Proszę, pomóż damie! Władco, budynek został ulepszony. Równy jest jeden kolejną. Budynek został ulepszony. Co by sobie jeszcze tutaj dać? Magów. Chcemy dać magów. A najlepiej idzie lordów. Okej, okay. Odsłonili. Proszę to załatwić. Renowacja pałacu zakończona. Teraz tam. W ogóle nikt to nie sprzedaje. Dobra. No to jeszcze biedni są. Nie mogą kupić. Panie, badania zostały zakończone. Panie, tutaj przyjdzie odkryć. Zatruwajcie broń. Nie mocniejsze uderzenie już. To wam lepiej szło. Zabijcie ty. Zabijcie. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Ta faktoria została uznana za własność króla i od tej chwili jest broniona przez jego armię oraz bohaterów. Tak jest. Panie, badania zostały zakończone. Ktoś atakuje, ktoś to walczy z tym. Skoro wam to idzie? Dobra, stało się jakieś. No to uciekaj. Kolejny przychodzi w zamian do ciebie. O nie, przywiedziesz go do miasta. Panie, badania zostały zakończone. Panie, badania zostały zakończone. Zaatakuję więc! Jeszcze. Panie królewski skarbiec jest już nie. To już mamy. No widzę. U mnie jakieś idą skarbenki. Tu odkryć. To mało wiem, no nie ma więcej. Powoli strasznie wam tutaj idzie. Takie nagroda za było. Mój trud. Moja ambicja się opłaciła. Niech się tutaj mak nie pojawia. Tam szczury niech załatwiają. Co tu się dzieje? Te niedobitki jakieś
przeciwników niszczą. Fajnie. Ta faktoria została uznana za własność króla i od tej chwili jest broniona przez jego armię oraz bohaterów. Gdzie ty się tu wybrałaś w ogóle? Gdzie to jest? Ja kogoś tu wyznaczałam. Przyszedł, no raczej nie. Oje. O nie, gdzieś jest taki... Wojowników tutaj. Okej, przydadzą mi się lordowie. Dobra. Niszczyć to. Partia ocalała. To nie poszło. Jeden nam zginął. No zapewne tutaj. No jak cię znowu uderzy, to zginiesz. Nie gnijcie mi, proszę. Chcę to tam zniszczyć. Chcę dostali pieniądze na to. Nagroda za mój góry. Precz! Dobra, dajecie radę? Ja chciałam zbudować. Lorda wezwać. To troszkę drogi. Chciałbym tego zabrać wojownika. Chodź, pomożesz mi tutaj. Co się dzieje? Załatwić to. Woli mi to idzie. Bo łucznik tutaj się zdecydował przyjść. Moje łucznica mu. Co wiem, może łucznica chciała. Łucznik tam na tamto się wybrał. No dobra. Moja ambicja się opłaciła. No, zniszczona. Fuch, palała. Orian. Większość łotrów uważa te posiadłości za wygodne domy mieszkalne i bazy, w których można organizować najazdy i rabunki. Uch. To nie odkrycie. Płyny. Tu mamy też. Jeszcze tutaj powinniśmy się udać. No nie, coś mi tutaj niszczą za bardzo. Dobra. Czy ja mam kuźnię? Coś takiego jak kuźnię, co ja posiadam? Chyba nie. Zajmuję tutaj. Uleczmy zamek. Pierścienie nowe, dobra. A jeden mag. Ulepszymy magów. Już też przyjść, zawsze to jakiś bohater. Też może mogę lepiej lorda wezwać. Panie, badania zostały zakończone. A tutaj coś się mają. Macie. Niszczyć mi to. To już nie mam pieniędzy? To tu jest odkryte. To jest moja? Gildia magów została zmodernizowana, wasza miłość. Ta faktoria została uznana za własność króla i od tej chwili jest broniona przez jego armię oraz bohaterów. Okej, ten jakiś osiołek zginął wcześniej. To będzie czekać sporo. Się pojawi. Aha, jasne. Odkryjcie te tereny. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Nowe czary. Nie się złoto. Dobra. Panie, badania zostały zakończone. Tu jest bezpiecznie, bezpiecznie. Tam u góry nie jest bezpiecznie.
Przydały mi się krasnoludy. Elfy? One przyjdą. Sobie lepszy widok tutaj. Może ulepszmy już. Tam idzie. Panie, badania zostały zakończone. Ciężko, to jakie macie poziomy? To ciężko wam to idzie. Aha, broń macie. No, dobra. Broń mają kiepską. Podstawowe wyposażenie im dać. Panie, miejscowy kowal oferuje nowe usługi. Władco, budynek został ulepszony. Minotaury mi to chodzą, gdzieś muszę mieć swoją kryjówkę. Panie, miejscowy kowal oferuje nowe usługi. Świetnie. Ledwo dają radę z tymi tępymi nauczkami. Macie jakieś umiejętności większe. Okej. Panie, miejscowy kowal oferuje nowe usługi. Ja nie mam pieniędzy, zero pieniędzy. Ile by tam jeszcze będzie z tego walczy? Jak długo? Panie, badania zostały zakończone. Czołek. Panie, miejscowy kowal oferuje nowe usługi. Ponajem, dobra. O. 20 dzień. No, zostało nam jeszcze 14. Mamy trochę 2000 na koncie. A macie tam jeszcze te minotaury, co tam wyszły stamtąd? Moja idźcie sobie kupić nowe sprzęt, tymi drewnianymi mieczami to wiele nie zrobicie. Gdzie jest moja księga zaklęć? Nie wiem. Okej, piękne morze. No tu chodzą takie. Przyjdą i zwalą mi faktorię. Co jeszcze mamy? O, Małośko. Nie jest łatwo w tej misji, nie jest łatwo. Zbudujmy troszkę lepszą ochronę. Dobra, bo zamek to już mamy najlepszy, jaki mogę się być. No i przyszło mi tutaj pewnie to, co miało zginąć. Nie. Zabić mi to. Czego tu? Nikt tym się nie interesuje. To muszą mieć swój. Tę piramidę, bo one w piramidzie mieszkają. Dla ciebie nowe zadanie, wasza wysokość. Wasza wysokość, wielcem zaszczycony, wielcem zaszczycony. Nazywam się Erik i jestem kupcem. Pozwól, że z całej duszy wyrażę ten niewysłowiony... Tak. Twój doradca był dla mnie bardzo uprzejmy, panie. Powiedział, że twoi bohaterowie będą mnie strzec po drodze. Jestem już gotów do wyjazdu, nie musisz się obawiać. Moja wdzięczność będzie mieć wielkie, wręcz królewskie rozmiary. Super. Na pewno złoto by mi się przydało. Ktoś to pilnuje, nie. Wysokość usprawniliśmy wieżę strażniczą. Zabić mi to. Nie, zginie. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Przetrwał jeszcze. Wasza wysokość, trzech się interesuje, pięciu to.
No, a tu mi faktorię niższą. Chcę to ochraniać. Pieniądze są. Tutaj to samo znowu, tylko jakieś filmiki, o proszę, jakie giganty tu przyszły. Ja nie mam kiedy. A. No fajnie, znowu coś mnie tu atakuje. Później nie mam poziomu drugiego. Zadanie wykonane, panie! Doskonale, panie! Porządni obywatele mogą od teraz spać spokojnie. Ostatnie schronienie Łotrzyc zostało zniszczone. Ponadto niezaprzeczalnie mądra i piękna przywódczyni ich gildii niespodziewanie zmieniła zdanie w sprawach politycznych i obiecała nam wsparcie swej organizacji. Nie mam czasu na takie filmiki, bo mi tu się wszystko burzą. Wszystko mnie burzą, jak tylko chwilę zostawię do opieki. A, tu później nie mam dalej, dobra. A, gdzie mam jakiś cmentarz? Władco, budynek został ulepszony. Przecież tu na trzecim już. Gdzie jest moja księga? Zniszczyli mi, no oczywiście. Chyba nie mogę. Ale coś innego wybrałam. Brońcie, brońcie tu. O, fajnie. Kolejna pod atakiem. Nikt się tym nie zainteresuje. Ale się tak później już powstanie, bo krasnodę mi potrzeba. Muszę ratować te moje budynki. Niszczą mnie. Wszyscy sobie patrzą. I nic sobie z tego nie robią. Myślę, że jeszcze to... A, tu dobra. W ogóle nie ma. Sorry. Pewnie. Zadanie wykonane, panie! Żyję! Dzięki Bogom! I oczywiście dzięki tobie, wasza wysokość. Jak obiecałem, oto dowód wdzięczności. Możesz zrealizować ten czek w każdym krasnoludzkim banku. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nisko sobie cenię twoją ochronę. No jasne, dzięki. Dokąd wzywają mnie obowiązki? Matko, co tu się dzieje w ogóle? Gdzie jest moja księga zaklęć? Misja to jest taka trudna. Nie wiem jak to. Jak to tutaj ukończyć, żeby to było dobrze? Bronić te faktorie. Cały czas ktoś musi tu być chyba, bo się tak nie da. Panie, badania zostały zakończone. Bronić to. To nic nie da. Panie, badania 28 dni. Kolejno mi zniszczą, no nie mogę, no. Rąćcie te faktorie. Nie ma spokoju normalnie. Mogę coś. I pan łucznik. Badania zostały zakończone. Pienuję. Łuczyta, dobra. Mnie tu napadają z każdej strony. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Panie, nowy budynek jest już gotowy. Oczywiście, że musi zmniejszyć, ten ktoś się tu pofatykuje. Ale nie, to mieszkaniec. Mieszkańcy są szybsi niż moi bohaterowie. I no, okej, super. Chociaż tyle. Ale 29 dni. 10 tysięcy. Może się nie udać. Coś, panie osiołku. Kogoś tu, o to znowu coś tu się dzieje. Ja cię nie kazałam tylko ochraniać. Nie wiem, 6 dni. Panie, nowy budynek jest złota.
tutaj radzisz sobie? Jakoś tam go odstraszają. Powiedzmy. O nie. Nie, panie czarodziej, to pan się tam wybrał. O. Zawędrował gdzieś. Niech to chroni. Każdy ma chronić faktorię. Muszą cały czas działać. Pomagaj tutaj, co się dzieje. Okej, pokonali. Wróćmy jeszcze, nie chronią. No, sporo ich tam jest. Świetnie. No, tutaj też. Więcej złota, wasza wysokość! Te, które przejdą tam. Ile mamy? 7 tylko. Szykuj się na śmierć! Więcej złota, wasza wysokość! Może się uda, tylko... Co tu się dzieje? Tu się nikt nie interesuje tą ochroną. Jest jedna magiczka, która to chroni. Ja zrobiłam szybkie misje, zrobiłam. 4 dni. No nie wiem. Chronić mi to. Dają radę tutaj. Tu co się dzieje? Okej, przepuszczacie to. Nie. Idziesz, porana. Ochraniać to cały czas. Nie wiadomo skąd się tutaj zawsze coś znajdzie. Żeby mi zabrać. Chodź, musisz dojechać. Nie. Więcej złota, wasza wysokość. Głupi szczurek mi tu zabije. Zabij mi to stąd. Więcej złota, wasza wysokość. Te jeszcze nie zaatakowały. Na coś innego, na poworców. Nie poworco, by nie ginąć. Dobra, udało mu się. To coś. Ale ucieka. Możesz go pokonać? Jestem niecierpliwa. No jeszcze 2 dni. Ej, człowiek. No nie. Co się stało? Nie pokonałam. Nie zdążyłam. Znowu. Zadanie wykonane. Wykonane? Stało się. Mamy to. O matko. Udało mi się w końcu. Och, nie było to proste. Wydawałoby się, że spokojna misja na początku, ale to wcale, to tylko taka zadyma, że jest prosto. Dobra, nie mam za bardzo kogo do świty tutaj dać. Same niskie poziomy. No właśnie, nie mogę teraz sobie tutaj zmienić. Tak, w końcu będziesz mieć imię, które ci nadano. Akceptujemy. Dobra. Oficjalnie wpisaliśmy do rejestru. Mam nadzieję, będziesz mieć teraz możliwość. Za jakiegoś sporo kosztuje. No ale może uda mi się, bo w tej misji raczej by było ciężko, bo dość drogo. A my tutaj potrzebowaliśmy złota. Spoko, można sobie zmieniać, jak ktoś by chciał być elfem na przykład.
No też sporo wojowników, bo oni są tani. Nie lubię ich. No dobrze, kogo możemy? Łotrzyce. No, za dobrych tu sprzętów nie mają. To by była niezła. Mena cień. Tam była możliwość też zrobić jakieś kapłanki, no ale kto by tyle złota nabrał? No też fajne. Pewnie można by było to zrobić lepiej, no ale jak się udało już, no to tak zostawimy. Bo nie wydawać aż tyle pieniędzy na raz, to może by było szybciej. Dobra, zabieramy ciebie. Okej, okay, mamy to. Dobra. Będzie wszystko w tym odcinku. Wasza wysokość, wielcem zaszczycony. Nazywam się Erik i jestem kupcem. Pozwól, że z całej duszy wyrażę ten niewysłowiony... Tak. Twój doradca był dla mnie bardzo uprzejmy, panie. Powiedział, że twoi bohaterowie będą mnie strzec po drodze. Jestem już gotów do wyjazdu, nie musisz się obawiać. Moja wdzięczność będzie mieć wielkie, wręcz królewskie rozmiary. 20 tysięcy mi dasz? Matko, żeby go tylko to ochronili. Już nikt się nie zainteresował. Ludzie, interesujcie się tutaj. Bank, zobaczcie. Może nie tak. Ktoś tutaj przyszedł, dobra. Te szczury tu mogą mnie zabić. Na pewno chcemy tą wdzięczność uzyskać, bo nie wiem co tam będzie. O nie, coś mi tu burzy. Dobra. A jednak się zainteresował. Badania zostały zakończone. Zleciłam faktorię. Czy ja mogę zbudować tutaj z powrotem? Będę mogła zbudować, dobra. Jak tam dojechałeś, panie? Została usłyszana. Robić to chcę. Tak. Tam ich chronią. Strażnik też jest. To chyba jest bezpiecznie w miarę. No dobra, a gdzie ty tak gonisz? Halo? Nie możesz wjechać na targowisko? No bo tu jedzie. I się wszyscy zbierają. A tu już przejedzie, trzeba leczyć. Ej, gdzie ty jedziesz w ogóle? Może jakieś nowe buty. Gdzie on to jedzie? Więcej złota, wasza wysokość. O nie. Co? Budynek został ulepszony. Jak to nie żyje? Nie. Tylko jeden atak. Dla nas wszystkich. Cóż za zmarnowana okazja. O, jednym strzałem mi tutaj zabił. Akurat. Nagroda za mój trud. Musiał się tak kręcić tutaj. Kiedyś przegram walkę. Jak mogły tak, jak mógł tak zrobić, no? Jednym strzałem akurat. Co za nieszczęście.